Technik elektronik to zawód o bardzo szerokim zastosowaniu. Jego uniwersalność sprawia, że ślady pracy technika elektronika widoczne są niemal wszędzie. Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje, diagnozuje i naprawia aparatury i urządzenia elektroniczne. Sporządza i odczytuje schematy ideowe i montażowe urządzeń elektronicznych oraz przeprowadza kontrole techniczne. Technik elektronik dokonuje również pomiarów wielkości elektrycznych oraz interpretuje zjawiska z zakresu elektroniki. Technik elektronik powinien posiadać takie cechy jak podzielność uwagi, dokładność i pamięć wzrokową. Istotne też są umiejętności organizacyjne, zdolności matematyczne i językowe oraz zainteresowania techniczne. Kwalifikacje zawodowe można zdobyć w 4-letnim technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie 2 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie po otrzymaniu wykształcenia średniego. Dalsze podnoszenie kwalifikacji można kontynuować na uczelniach wyższych, na kierunkach takich jak automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewnych. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika elektronika. Od małego dziecka byłem prowadzony na lotnisko, gdzie były statki powietrzne, na których była zabudowana różnego rodzaju awionika. Zawsze fascynowało mnie, jak te urządzenia są skonstruowane, jak działają. I to też przyczyniło się do chęci kształcenia i poznawania ich wewnętrznej budowy. Dzięki temu pracuję w zawodzie technika elektronika. Moja praca polega na analizowaniu działania, sprawdzaniu oraz naprawianiu wszelkiego typu urządzeń radionawigacyjnych montowanych na statkach powietrznych. Są to z reguły radiostacje, odbiorniki WOR, DME, radary pogodowe i wszelkiego typu inna elektronika, która jest wykorzystywana w lotnictwie. Po wykryciu usterki w urządzeniach radionawigacyjnych stosowanych w lotnictwie dokonuje się procesów naprawy danego urządzenia w oparciu o dokumentację techniczną podzespołu przy użyciu niekiedy dosyć prostych urządzeń takich jak lutownica, cążki, kombinerki, śrubokręty oraz bardziej skomplikowanych, tak jak wyspecjalizowane testery awioniki lotniczej, oscyloskopy, analizatory widma, czy mniej skomplikowane urządzenia służące do zobrazowania sygnałów elektrycznych, takich jak multimetry. Do wykonywania tego zawodu potrzebna jest cierpliwość oraz spostrzegawczość. Niezbędna jest także wiedza, którą zdobywamy nawet w najmniejszych klasach liceum czy technikum. Każdy z nas słyszał o prawie OMA. Bardzo ważna też jest znajomość języka angielskiego, szczególnie technicznego, gdyż większość dokumentacji stosowanych właśnie w urządzeniach jest właśnie w tym języku. Mój standardowy dzień pracy wygląda następująco. Przyjeżdżam do pracy i zasiadam do naprawy jakichś wyspecjalizowanych urządzeń radionawigacyjnych. Praca głównie obejmuje naprawy, sprawdzenia i odbywa się w miejscu w firmie, gdyż tutaj posiadamy całe niezbędne oprzyrządowanie specjalistyczne, które jest wykorzystywane w tym procesie. Praca ta jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, gdyż uczę się każdego dnia nowych rzeczy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby jedna usterka powtórzyła się 2 razy w takim samym urządzeniu. Elektronika jest bardzo satysfakcjonująca. Analiza obwodów, schematów przynosi nowe doświadczenia i nowe nowinki konstrukcyjne, które można wykorzystać na polu własnych działań i dokonań.